głowę. I tak się obudził. To było tak, że on leżał właśnie, no napity, mocno napity leżał. Ja im otworzyłem drzwi, bo nie myślałem, że to sprzątaczka, stary. I pierwsze co, kurwa, wjechał ten typ, kurwa, naćpany, ten pierwszy, wykurwił mi młotkiem, chłopie, zasuniłem się ręką, wjebali się to do jak środka. Jak to się stało, że oni weszli drugimi, jednymi drzwiami, a ty uciekłeś drugimi? No to, kurwa, było przecież, że na balkonie, cofnąłem się na balkon, tam mnie, kurwa, żeby zepchali mnie na balkon, tam się cofnąłem i w rogu, kurwa, stałem, za podwójną się schowałem, we trzech mnie napierdalali i ten z młotkiem, kurwa, wbiegł na balkon i krzyczy, wypierdalamy go przez balkon. I stary, i wtedy się im wyrwałem, zajebałem frytę, a oni z balkonu się cofnęli z powrotem do pokoju. A wiesz, że ci ludzie wszyscy, którzy tam byli, znaleźliśmy ich i oni mają zupełnie inną wersję również. I mało tego, jeszcze musieli tam ogólnie tak by zadość uczynić za tą całą sytuację, no bo wszystkich znaleźliśmy, więc dlaczego kłamiesz dalej, proszę cię. No dobra, powiedz, i co? I oni powiedzieli, dlaczego? Że weszli kartą i że nic mi nie robili, tak? Ale to widać przecież nawet na tym, na widok. Słuchajcie, ja jak chcecie, ja nie chcę po prostu wchodzić w tę sytuację, bo mnie to nie interesuje. Ja po prostu wychodzę z założenia, że lepiej raz w pierdol dostać, niż później na całe życie żyć jak szmata. Więc no, dla mnie to jest po prostu sytuacja nie do przyjęcia i tak jak powiedziałem, no Maćku, tobie ręki już więcej nigdy nie podam, będę ci tolerował, bo muszę, bo jesteś w fejmie i w ogóle, ale na pewno ręki ci nie podam, bo no, taka miała sytuacja, a nie inne miejsce. I wiesz, albo jak będziecie chcieli, jak osoba, która tam była, będzie chciała wam o tym powiedzieć, to po prostu powie jak było. Nie wiem, pokażę wam te wszystkie wideo, jak to wszystko wyglądało, no bo dla mnie ta sytuacja wygląda po prostu jednoznacznie, no i tyle. No, ja nie chcę się w to wpierdalać po prostu, gdzieś tam, jeżeli trzymam się z ludźmi, którzy są charakterni i robią to, co mówią, no to wtedy jest okej, okay. A jak ktoś jedno mówi, drugie robi, to jak zaufać takiemu słowu, więc tak jak mówię, no dla mnie to jest nie do pomyślenia. Dobra, ale wracając do tematu. Ogólnie jest mi mega przykro, chłopie, bo kurwa naprawdę cię lubiałem. Mi też jest twój mega przykro, kurwa, ale nie mówmy, stary, że oni sobie, znaczy no nie wiem, bo widziałem tam też jedno wideo było, że ten jeden typ poszedł po kartę. Oni wszystkich znaleźliśmy, mordo, chłopie, i to było dwa dni. No dobra, ale stary, oni poszli, było wideo, że typ bierze ale powiedziałeś, kartę. Ale powiedziałeś, że chciałbyś się zemścić na nich. No chciałbym w chuj, chciałbym strasznie. No to czemu tego nie zrobiłeś? Bo nie wiem kto to jest, nie wiem kto to był. No ale my wiedzieliśmy już po dwóch dniach. To jak to, chłopie? To jak się przyłożyłeś do sprawy? No nie za charakternie w takim razie. Tak. No cisza. Co mam się z tą teraz botem obrzucać? Ale to nie chodzi o to, jak żeby ja ci mówię, stary, jak było, a ty mówisz, że oni powiedzieli coś innego. Słuchaj, ale nikt cię botem nie obrzuca. Broń Boże, hop, ja stronię od takich rzeczy naprawdę, uwierz mi. Uwierz mi, że jakby było wszystko w porządku, zresztą ludzie mnie znają, jakby było wszystko w porządku i faktycznie byłoby tak, jak ty to powiedziałeś, jak to zaobrazowałeś całą sytuację, tak było. To uwierz mi, że hopie, miałbyś bitą pionę i jeszcze byś grube siano za to dostał. Mordo, tak było. Co ci będę mówił? A tak to hopie, no to dlaczego, no słuchaj, no, jakby tak było, to by było, jakby ale że nie jest, no to nie jest, no i tyle, no. Nie ma co wałkować tematu, słuchajcie, jak ktoś będzie chciał się po prostu gdzieś tam wypowiedzieć, osoba, która... można powiedzieć, została poszkodowana i to bardzo poszkodowana, to po prostu się tam gdzieś do was odezwie i będziecie sobie dalej tam gdzieś tą sytuację rozwiązywać. Ja nie chcę się w to wpierdalać, po prostu z Maćkiem nie chcę mieć nic wspólnego, no i tyle. No. Przykro mi jest tego tu, bo go bardzo lubiałem, był mi gdzieś tam bardzo bliski, ale tak jak mówię, no, pewnych rzeczy się po prostu nie robi i pewnych rzeczy się nie wybacza. No. Mi też jest przykro i mam nadzieję, że kiedyś dojdziemy do tego, jak było naprawdę, bo mówię ci, Szeli, bez kitu, męczyła mnie ta sprawa w chuj, męczy mnie i powiem ci, tak jak ci powiedziałem, tak było. Ja wiem, że oni mieli kartę, bo było nawet wideo, że jeden chłopak poszedł tam po kartę. Dokładnie. I może on i zapukał, stary, drzwi. Ale słuchaj, on zapukał może, ja myślałem, że to sprzątaczka, zanim podszedłem, może on przykładał kartę i w tym samym czasie otworzyłem, stary. No kurwa, skoro zajebałem frytę i nawet nie miałem z nimi kontaktu, to co, sam byłem pobijany, sam sobie rozjebałem rękę, kurwa, łeb, wszystko? No nie wiem, no. No właśnie o to chodzi, no to kurwa, no. Ale ci mówię, no przecież, no po co miałby kłamać? Zresztą tak mówię, no nie ma co wałkować tego tematu. Zwracam z krychą, wyjaśniajcie tam swoje rzeczy, to nie jest w ogóle sprawa do wyjaśnienia.